Europa to kontynent, na którym spotykają się różne kultury, języki i idee. Przez wieki była jednym z największych pól bitewnych w historii i domem dla najpotężniejszych władców, którzy podzielili między siebie niemal cały glob. Ale czasy się zmieniły. Europa traci coraz więcej wpływów na światowej scenie, a jej miejsce zajmują inne państwa. Aby temu przeciwdziałać i zapewnić pokój w Europie na zawsze, powstała Unia Europejska. Jednocząc 27 państw członkowskich, głos Europy na arenie międzynarodowej ponownie wzrósł, a państwa mogły wspólnie działać z większą siłą. Ale co by się stało, gdyby państwa podjęły ostateczną decyzję o całkowitym zjednoczeniu Europy? Co by się stało, gdyby UE przekształciła się z Unii różnych państw w jeden kraj, Stany Zjednoczone Europy? Jaki wpływ miałoby to na kraje, jakie zalety i wady by to za sobą pociągnęło i jak potężne byłoby takie superpaństwo? Dziś przyjrzymy się temu śmiałemu eksperymentowi myślowemu. Idea Zjednoczonego Państwa Europejskiego nie jest nowa. Na przestrzeni dziejów zawsze istnieli pomysłodawcy, którzy rozważali taki scenariusz. Termin Stany Zjednoczone Europy został po raz pierwszy użyty przez francuskiego pisarza i męża stanu Victora Hugo w przemówieniu na Międzynarodowym Kongresie Pokoju w 1849 roku. Opowiedział się za Zjednoczoną Europą, która byłaby jedyną opcją dla trwałego pokoju na kontynencie. Jak sama nazwa wskazuje, Stany Zjednoczone były wówczas postrzegane jako wzór do naśladowania. Przewidywał utworzenie Europejskiego Parlamentu i Europejskiej Waluty, co faktycznie zostało zrealizowane około 150 lat później, choć nie w Zjednoczonym Państwie. Idea Stanów Zjednoczonych Europy była następnie wielokrotnie podejmowana przez różnych polityków. Na przykład w 1929 roku francuski premier zaproponował Federację Narodów Europejskich w przemówieniu do Ligi Narodów, prekursora Organizacji Narodów Zjednoczonych. Churchill użył również terminu Stany Zjednoczone Europy w przemówieniu na Uniwersytecie w Zurychu w 1946 roku jako jedynego gwaranta trwałego pokoju na kontynencie. Co ciekawe, niekoniecznie widział w tym Wielką Brytanię. Zamiast tego postrzegał swój kraj, wraz ze Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim, jako swego rodzaju arbitra nad Zjednoczoną Europą. Tak więc Brytyjczycy zawsze lubili gotować własną zupę. Ale wizja ta nadal rosła w umysłach polityków Europy kontynentalnej i stopniowo wyłaniała się Unia Europejska. Choć nie miała ona na celu zjednoczenia państw członkowskich w superpaństwo, to przejmowała coraz więcej kompetencji i standaryzowała coraz więcej obszarów poszczególnych krajów. Nic więc dziwnego, że w ostatnich latach wielokrotnie pojawiały się apele o całkowite zjednoczenie UE. Jednym z wybitnych przykładów jest były niemiecki minister spraw zagranicznych Joschka Fischer, który w 2000 roku powiedział, że wierzy, iż UE musi ostatecznie stać się jedną federacją, której przywódca polityczny byłby wybierany w bezpośrednich wyborach spośród wszystkich obywateli. Powstało również wiele organizacji, takich jak Unia Europejskich Federalistów, Międzynarodowy Ruch Europejski i Partia Volt, które opowiadają się za jeszcze silniejszą Unią Państw. Przyjrzyjmy się jednak fikcyjnemu scenariuszowi, jak faktycznie wyglądałaby w pełni zjednoczona UE. Jak działałoby to europejskie superpaństwo i jak potężne by było? Z góry powiem, że w rzeczywistości nie ma żadnych poważnych starań w kierunku takiej Unii, interesy poszczególnych państw członkowskich są zbyt różne. Niemniej jednak uważam, że odgrywanie takiego fikcyjnego scenariusza jest ekscytujące. Zakładamy, że UE zjednoczyłaby się w swojej obecnej pozycji wyjściowej. To znaczy z obecnymi 27 państwami członkowskimi, bez Wielkiej Brytanii i bez potencjalnych przyszłych kandydatów do przystąpienia. Dałoby to państwu łączną populację wynoszącą 450 milionów, co plasowałoby je na trzecim miejscu za Indiami i Chinami, znacznie przed Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Te ostatnie byłyby jednak pod wieloma względami uważane za wzór do naśladowania. Podobnie jak tam, państwo miałoby wspólnego prezydenta i wspólny parlament, ale poszczególne stany nadal miałyby największą możliwą autonomię w wielu obszarach. Kanclerz Niemiec byłby wówczas porównywalny do gubernatora amerykańskiego stanu. Ponieważ jednak ważne obszary, takie jak obrona i polityka zagraniczna, byłyby teraz w rękach rządu europejskiego, byłby on znacznie bardziej zdolny do podejmowania działań i mógłby działać znacznie pewniej w geopolityce wobec krajów takich jak Chiny czy USA. Zjednoczony europejski głos na scenie globalnej znacznie wzmocniłby zatem pozycję negocjacyjną Europy. Przede wszystkim, ważne decyzje nie mogłyby już być powstrzymywane przez poszczególne państwa członkowskie.
Niemniej jednak, wiele lokalnych potrzeb i interesów zostałoby naturalnie pominiętych w scentralizowanym rządzie, co mogłoby prowadzić do wielkiego niezadowolenia i konfliktów, zwłaszcza na kontynencie tak zróżnicowanym jak Europa. Całkowite ujednolicenie 27 różnych systemów mogłoby również doprowadzić do wzrostu biurokracji i nieefektywnej administracji. UE już teraz uważana jest za biurokratycznego potwora. Nawiasem mówiąc, Zjednoczona Europa byłaby siódmą co do wielkości na świecie pod względem powierzchni, a z 24 językami urzędowymi byłaby niezwykle zróżnicowana, z angielskim, niemieckim i francuskim, które stałyby się językami roboczymi, jak to już ma miejsce. Pod względem militarnym również by Y się zjednoczyła i powstałaby wspólna europejska armia, o co Macron często apelował w rzeczywistości. Zjednoczona Europa z pewnością byłaby również częścią NATO, ale mogłaby stanowić silną przeciwwagę dla Stanów Zjednoczonych dzięki zjednoczonej armii. Bardzo trudno byłoby jednak połączyć wszystkie interesy i zdefiniować wspólną politykę obronną. Kwestie finansowania i jednolitego poboru również budziłyby poważne wątpliwości. To, co byłoby jednak bardzo łatwe do wdrożenia, to wspólna waluta. 20 z 27 krajów UE już używa euro, a pozostałe 7 krajów, takich jak Polska i Węgry, również musiałoby je wprowadzić. A Zjednoczone Państwo Europejskie byłoby również niesamowitym blokiem władzy pod względem makroekonomicznym. W 2021 roku PKB Unii Europejskiej wyniosło 14,5 biliona euro, co czyni ją niedaleko pierwszego i drugiego miejsca, czyli USA i Chin. Całkowite zjednoczenie gospodarek wszystkich krajów UE mogłoby doprowadzić do dalszych korzyści skali, co z pewnością jeszcze bardziej zwiększyłoby PKB. Ponadto Zjednoczona Europa miałaby silną pozycję w negocjacjach gospodarczych, stawiając ją na równi z Chinami i USA. Ostatecznie jednak punktem spornym w tym procesie myślowym byłoby to, jak scentralizowane byłyby Stany Zjednoczone Europy. Czy elementy takie jak edukacja, policja lub jurysdykcja zostałyby ujednolicone, czy też byłyby zorganizowane federalnie? W najbardziej prawdopodobnym scenariuszu wszystkie te punkty byłyby zorganizowane federalnie, dlatego też niewiele by Y się zmieniło. Podsumowując, możemy powiedzieć, że Zjednoczona Europa oferowałaby duże korzyści, takie jak silniejsza obecność na arenie międzynarodowej, zwiększona wydajność gospodarcza i lepsza reakcja na kryzysy naszych czasów. Ogólnie rzecz biorąc, wady, takie jak jeszcze większa biurokracja, utrata suwerenności narodowej i brak lokalnej reprezentacji na tak zróżnicowanym kontynencie jak Europa, prawdopodobnie dość szybko doprowadziłyby do upadku państwa. Wiele krajów już teraz grozi opuszczeniem UE, a we wspólnym państwie różne poglądy stałyby się jeszcze wyraźniejsze, dlatego prędzej czy później znów przeszłoby ono do historii lub mogłoby nawet doprowadzić do konfliktów między poszczególnymi członkami. Europejskie superpaństwo jest zatem bardzo mało prawdopodobne w najbliższej przyszłości. Ale co o tym sądzisz? Czy plusy przeważają nad minusami? Daj nam znać w komentarzach.